Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj jestem w salonie Tesli i w serwisie i dzisiaj pokażę Wam trochę, opiszę Wam trochę, jak wygląda ostatni dzień kwartału w Tesli. Ostatni dzień kwartału jest chyba najbardziej hardkorowym dniem w Tesli, dlatego że jest jak najwięcej wydań, jest duże ciśnienie, żeby jak najwięcej wydań zrobić i pracownicy siedzą tutaj do późnych godzin, żeby tylko jak najwięcej samochodów tego kwartału sprzedać. Ja dzisiaj tutaj jestem, jest już godzina 19, wszyscy dalej pracują, ja tutaj też będę do końca, też pomagamy, jesteśmy po kilku już wydaniach samochodów z klientami, jeszcze kilka przed nami, więc do tego też Was zapraszam, jeżeli potrzebujecie wsparcia przy takiej usłudze szkolenia i przeprowadzenia przez cały proces, to zapraszam. A przy okazji zobaczcie, jak wygląda aktualnie Supercharger. Supercharger jest już ukończony. Kostka już jest dokończona, jest wszystko ładnie wymalowane, są założone słupki i nawet powstał taki ciekawy pylon. Zobaczcie, i nawet kosz na śmieci jest. To jest też fajne. I tutaj mamy 14 stanowisk łącznie. Tutaj z tej strony i z tej strony. Tutaj mamy też ciekawy przypadek, który Wam dzisiaj pokażę, zanim przejdziemy sobie dalej do statystyki tego, co się tutaj dzieje. Mamy przypadek klientów, którzy mają samochód i zastanawiamy się teraz, co z tym zrobić. Samochód jest pokryty dziwną substancją, tak jakby farbą. Spróbuję Wam to teraz pokazać. Cześć. Dobry. Jak masz na imię? Miłosz. Miłosz. Co się stało z Twoim samochodem? No, jest nowy, ale wygląda jakby coś im się źle pomalowało. Jest cały w pomarańczowe kropki na szybach, okay, na karoserii. Zobaczę, czy to się uda pokazać do kamery. Tak. Powtórz, co powiedziałeś, bo to jest bardzo ciekawe podejście. Można powiedzieć, że to jest ta designerska nowa wersja i że powinienem jeszcze dopłacić ze 20 tysięcy za ten super kolor Orange Dots. No właśnie, może wiesz, tak. Jesteś tutaj właścicielem pierwszego takiego oryginalnego malowania, ale przyznam szczerze, że jeszcze nigdy czegoś takiego nie widziałem. Ja i moi koledzy i Kamil, który tutaj stoi, też ma duże doświadczenie w odbiorach Tesli. No jest, ewidentnie to wygląda tak, jakby jakiś samochód na przykład obok był lakierowany, no i po prostu wiatr by zawiał i po prostu te drobinki lakieru zwiał na ten samochód. I to tak wygląda właśnie, jakby gdzieś w okolicy ktoś sprayował coś innego. No ciekawe, zobaczymy, co się z tym samochodem stanie, będę Was update'ował, ale tymczasem zobaczcie, jak opustoszał parking w Tesli. Wcześniej, ja tutaj jestem już od kilku godzin i wcześniej tutaj było naprawdę dużo samochodów, a teraz jest już puściutko. Już dzisiaj, nie wiem, chyba ze 100 samochodów było wydanych, wczoraj chyba ze 120 samochodów było wydanych. No i ostatnie tu lawety jeszcze ściągają samochody, żeby tylko zamknąć wynik kwartalny i walczymy do końca. Jest ze mną Marcin, kolejny widz, który kupił z polecenia Teslę i pokażę Wam dwie fajne rzeczy, które ma Marcin, a w zasadzie trzy fajne rzeczy. Pierwsza z nich, Marcin, pokaż, to jest folia, którą oklejony jest Twój samochód. Jest to folia matowa. Satynowa dokładnie. Okej, satynowa i wygląda to naprawdę bardzo fajnie. Pokażę dzisiaj Wam, jak... Niestety jest brudny ten samochód, to jest prosto z drogi, bo dzisiaj będę wracał do Kielc, do domu. Ale tak życiowo jest, nie? No, jest. Ale naprawdę fajnie to wygląda. Zobaczcie, jak czarny się zachowuje. Właśnie to jest pytanie, które czasami zadajecie. Czy czarny kolor jest spoko? Zobaczcie, jak jest brudny. A tu? W ogóle tego brudu nie widać, pomimo tego, że on też tam jest. Tak. To jest jedna rzecz, bardzo fajny kolor, mi się osobiście bardzo podoba. A druga rzecz to są kołpaki, które kupiłeś za 600 zł, tak? 600 chyba 50, oczywiście Aliexpress. Okej. I to są takie kołpaki, które stylizują koła na Uber Turbin. I to są 19-calowe felgi, czyli to są te... Tak, to jest podstawowa wersja. Tak, tutaj mamy obok Y. To są dokładnie te same felgi, co tutaj, te oryginalne. Tylko że tamte kołpaki Marcin sobie zdjął i kupił takie za 600 zł. Zobaczcie, już się zwróciły, bo tutaj już udało się gdzieś tam przerysować jakiś krawężnik, no i kołpaki uchroniły, bo felga w ogóle nie. Zwróć uwagę, że te oryginalne kołpaki, które są, one są troszeczkę krótsze. I te, dzięki temu, że są trochę dłuższe, one przykrywają całkowicie tą felgę aluminiową i dlatego chronią felgę. Okay. Także to jest też ich zaleta. Tutaj zwróć uwagę jeszcze, że przyciemniłem i przednie i tylnie lampy. Jak wspomniałem, to jest podstawowa wersja, ale jest dorzucony też ten spoiler. Tak, on jest taki plastikowy, ale tak, można sobie kupić też taki karbonowy, nie? Na pewno zmienię go, ale na razie założyłem taki podstawowy. Spoko. Bardzo fajny samochód, naprawdę. Przyszedł tutaj naczelny promotor elektromobilności prosto tutaj z kamerami. Sergiusz, tak, witam. Nie może nas tu zabraknąć, tak. Ostatni dzień, nie kwartału. Cześć. Siedzimy do końca, ja się tutaj czuję. Dostajemy każdy po 3 samochody i jedziemy, tak? O, no ja wam powiem, że się tu czuję taki rodzinny klimat, nie? Tak. Na takim pikniku. No jak? No, tak. Fajnie. Piątek wieczór. Każdego na kawę, tak, zapraszam, tak jest. Działamy. Co odbierasz? Wspieramy elektromobile. Co odbieram? Pleda. Xaplet dla siebie prywatnie? Tak. Kolejny po pledu, tak. Ale czekam na Cybertrucka cały czas. Ilon. No to nie tylko ty, ale Supercharger chociaż Ilon nam zrobił. No, dziękujemy, super, Ilon. Tak, to jest naprawdę świetny prezent, nie na urodziny. Jest ze mną jeszcze kolejny widz, Władimir. Dzisiaj bardzo dużo tutaj widzów. Władimir właśnie odebrał swojego Y. Co to jest, long range? Long range, tak. Jak u ciebie spasowanie i jakość lakierów? Wszystko jest dobrze? No, mam tylko jeden taki problem, nieduży. Aha, tutaj. I na lusterkę też. Co na lusterku jest? A tu taka nieduża. A, ryska. Ale zgłosiłeś to w aplikacji? No, zgłoszę, tak. Jeszcze... Żeby tam przed 24 godzinami, nie? Bo tak jest w Tesli, że 24 godziny po odbiorze mamy czas, żeby zgłosić wszelkie nieprawidłowości i wtedy Tesla robi to na gwarancji. My teraz jedziemy na ładowarkę. Pamiętajcie, jak odbieracie samochód w Tesli i mnie spotkacie, to możecie podbić i odpalę wam za darmo ładowarkę, która jest niedaleko stąd. Muszę wam powiedzieć, że to jest naprawdę niesamowita energia i naprawdę czuję się tam jak w domu i naprawdę bardzo dobrze i fajnie się przy tym wszystkim bawię. I tutaj chciałbym też pogratulować i wyrazić słowa uznania dla pracowników, bo naprawdę są zaangażowani. Zobaczcie, jest piątek, 19:40, ostatni dzień czerwca, a cały zespół ramię w ramię siedzi i wydaje samochody. To jest naprawdę... Jak będziecie narzekać na Teslę czy na ludzi w Tesli, to przypomnijcie sobie, że oni są tutaj właśnie często dla was, żeby wydawać te samochody. Tutaj pokazują naprawdę bardzo duże oddanie i pasję do swojej pracy, więc naprawdę szacun. Tu jest taka fajna ładowarka przy Decathlonie po drugiej stronie i tutaj są dwa stanowiska po 80 kW, tutaj po 40, jedno Shademo i tutaj to jest takie najlepsze miejsce do ładowania po odbierze samochodu, ale już niedługo będzie Supercharger, więc nie będzie tego problemu, będzie można się ładować pod salonem. Podjechaliśmy po raz kolejny na ładowarkę, bo w międzyczasie byłem w Tesli, ale teraz odpaliliśmy znowu ładowanie dla trójki, dla Y i tutaj jeszcze dla Państwa kolejnych widzów tutaj Y. Jak się podoba? Wszystko dobrze w samochodzie? Nie ma żadnych uszkodzeń? Nie ma. Czyli to są mity, że Tesle przyjeżdżają słabo spasowane. Mity. Znaczy, żeby nie być gołosłownym, tak jak widzieliście przed chwilą, mieliśmy przykład tego, że samochód był lekko uszkodzony, w sensie lakier, ale właściciele postanowili odebrać i jutro zawożą do body shopu i body shop stwierdzi, co z tym samochodem zrobić. Ale tutaj pięknie czerwony Y, gratulacje. Dziękujemy. Dziękujemy. Świetny kolor. Zobaczcie, to ja jestem dzisiaj tak podekscytowany. Przyjechało kolejnych kilka Tesli i wszystkim uruchomiliśmy teraz darmowe ładowanie. Zobaczcie, 5 Tesli się ładuje, 6 nie, bo tu jest 3 demo, więc musi poczekać. I tu jeszcze my. Mamy 7 Tesli na ładowarce, zaraz skończymy. Wszyscy zadowoleni, atmosfera fajna jak na grzybobraniu. I za chwilę wracamy do Tesli i ciśniemy dalej, jest już godzina 21. Chyba 21? Tak, 21. I jeszcze z 2 godziny będziemy działać. UD 8007, 8010 i 8009. 8 pełnych 10 pojechała. No. Tak. No, super. Jest 23:40, prawie północ. 23:48 i wyjeżdżamy. I tutaj jeszcze raz wielkie gratulacje dla wszystkich pracowników Tesli i za cały team i dla was za to, że kupujecie, bo padł kolejny rekord. Dokładnych liczb jeszcze nie znam, ale prawdopodobnie sprzedało się więcej Tesli niż w poprzednim kwartale. I teraz uciekam już stąd. Już trochę doszedłem do siebie, nie spałem 2 dni, ale to, co się dzieje w Tesli i to, co się dzieje ogólnie na rynku teraz motoryzacyjnym, daje mi takiego powera, że tego po prostu aż tak nie odczuwam. I uwielbiam przebywać w Tesli, więc jeżeli potrzebujecie wsparcia i mnie tam spotkacie, to śmiało podbijajcie, staram się tam być jak najczęściej i przypominam wam jeszcze o Juice Boosterze. Możecie go kupić u mnie w sklepie evpark.shop, no i mieć czym ładować swoją nową Teslę, więc odzywajcie się. Ten kwartał był, poprzedni kwartał w zasadzie, bo już mamy kolejny kwartał, był rekordowy. Tesla sprzedała grubo ponad 1000 samochodów, dokładnych statystyk jeszcze nie mamy, ale wiemy, że na pewno udało pobić się rekord. Siedzieliśmy wczoraj w Tesli do północy, za 10 północ wyjeżdżałem z Tesli i wszyscy tam pracownicy jeszcze siedzieli, więc jeszcze raz gratulacje, bo to jest naprawdę kawał dobrej roboty i to, co się tam działo, to nie wierzę. Jeszcze chyba pół godziny przed północą ktoś przyjechał po ostatni samochód i naprawdę to było coś niesamowitego, więc polecam Tesla i dziękuję jeszcze raz za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!